Cześć kochani, witajcie na kanale megadyskont.pl. A w tym odcinku mam dla Was ekstra interaktywną zabawkę. Jest to miś Eduś. On też dużo potrafi, będzie bardzo rozmowny, taki gadatliwy. Ja już jestem ciekawa, słuchajcie, co on mi zaraz takiego powie. Czy rzeczywiście potrafi, słuchajcie, powiedzieć tak dużo fraz, jak jest to napisane, więc zaraz razem się o tym przekonamy. Kochani, otwieramy naszego misiaka. Spójrzcie, ojejku, ale on przyjemny w dotyku, taki pluszowy, super. Dobra, chodź tu, misio, do nas. Jaki słodziak, spójrzcie na niego, jojku, jaki mięciutki i słodki, ma taką fajną koszulkę z napisem przytul mnie. Dobra, wyjmuję go z opakowania. Zobaczcie, misio już jest gotowy, słuchajcie, do zabawy, do rozmowy. Tutaj wszędzie na swoim ciele ma takie naklejki, tu będziemy mogli z nim porozmawiać. Tu taki jest, słuchajcie, znak, więc będziemy mogli posłuchać sobie muzyki, albo będzie nam śpiewał. O, tutaj mamy nutkę. Co jest jeszcze? Książka. Oczywiście tutaj na uszku możemy go sobie włączyć, więc słuchajcie, zaczynamy. Moi drodzy, powiem Wam jeszcze najważniejszą informację. Tutaj z tyłu na pleckach naszego misia kryją się baterie. Na szczęście możemy je schować sobie za koszulką, żeby nie były tak widoczne. Ja już go uruchomiłam, więc zaczynamy zabawę. Witaj, jestem miś. Ale super, przywitał się z nami. Super sprawa. To po kolei sprawdzamy wszystkie przyciski. Może najpierw coś z muzyczką? Witam Ciebie. Słyszeliście, jak pięknie zaśpiewał i jak rymuje przy tym? Jestem duchem, wielkim duchem, choć mam tylko kilka lat. U mych małych stópek leży cały wielki, piękny świat. Dużo, dużo mam odwagi, bardzo chętnie uczę się. Słuchajcie, słyszeliście już dwie piosenki. Sprawdźmy, czy jeszcze coś potrafi nam zaśpiewać. O, jest trzecia melodia. Małym buziakiem. Ale słodziak! Słuchajcie, jak fajnie śpiewał. Widać, że lubi się przytulać. To teraz wiecie, co sprawdzimy? Jego drugą rączkę. Tutaj ma takie trzy kropeczki. Chyba będzie z nami rozmawiał. Startujemy! Bardzo lubię telefon mojego tatusia. Taki kolorowy. Serio? Taki mały miś już się interesuje telefonami. Sprawdźmy, co jeszcze nam powie. Kiedy dzieje się coś złego, to nie wahaj się, kolego, pod numerem 112, pomocy udzielą Ci zawsze. Tam się dzwoni w ważnej sprawie, tylko serio, nie w zabawie. Słyszeliście? Teraz miś Eduś podał nam dopiero ważną informację, że gdy dzieje się coś złego, dzwonimy pod numer 112. Tylko właśnie nie na żarty, wtedy, gdy rzeczywiście dzieje się coś złego, bo tam zawsze otrzymamy pomoc. Widziałem strażaków, którzy dzielnie gasili pożar. Z ogniem nie ma żartów wcale. Wiem już o tym doskonale. Ogniki to nie zabawa, lecz naprawdę groźna sprawa. Dym, płomienie, trudne sprawy. 998, zadzwoń bez obawy, aby wezwać straż pożarną. Niech strażacy to ogarną. Mój kolega szukał prądu w gniazdkach, a gdy go znalazł, prąd go ugryzł.
każdy maluch wiedzieć musi, prąd jest groźny, chociaż kusi. Łapki precz więc od kontaktu, oj, nie sprawdzaj tego faktu. Kochani, sprawdźmy, co się stanie, jak naciśniemy na jego łapkę. Tutaj, zobaczcie, mamy nutkę. On tak w przerwach robi, wiecie, jak się go nie włącza, to tak sobie nuci wesoło. Tu śpiewanie. Ach, sama melodia leci. Czyli na nutce mamy samą muzyczkę. Możemy tak sobie, wiecie, po prostu chodzić i jej słuchać. Albo tańczyć z misiem. Wow, pierwsza za nami, zobaczmy następną. Ta jaka fajna, wesoła. Oj, to są znane, wiecie co, melodie takie. Super. Jak ktoś zna słowa, to może śpiewać. I jeszcze jakaś trzecia? To taka skoczna. Kochani, została nam ostatnia rzecz do sprawdzenia, czyli kolejna łapka. Tutaj mamy książkę, więc pewnie będą tu jakieś opowieści. Oj, znowu ten przerywnik taki śmieszny. To znaczy, że nasz misio cały czas jest czujny. To sprawdźmy, co tu mamy. Bajka o sile. Mały miś miał zły humor, bo od samego rana nic nie układało się po jego myśli. Na dodatek po przedszkolu, zamiast pobawić się z tatą, musiał z nim pójść do sklepu, zrobić ogromne zakupy dla mamy. Kiedy szli przez las, zobaczyli małe, przestraszone zajączki i rozbrykanego dzika, który zabrał im piłkę. Miś westchnął. Gdybym był tak silny jak ten dzik, wszyscy by się mnie bali. Mógłbym robić co tylko chcę i nikt nie wydawałby mi poleceń. Tata niedźwiedź usiadł z misiem na pniu i zapytał: synku, czy myślisz, że ten łobuz jest naprawdę silny? No jasne, mimo że chodzi jeszcze do przedszkola, to nawet wilczki ze szkoły się go boją. Synku, to co robi ten dzik jest złe. Robi krzywdę tym, którzy nie mogą się obronić. A to chyba nie jest trudne pokonać kogoś słabszego od siebie. Nie widziałem, żeby zaczepiał dorosłe dziki. No ale gdybym miał tyle siły co on, to nie męczyłbym się, niosąc ciężkie torby z zakupami. Odparł miś. Misiu, to ty jesteś bardzo silny. Pomimo iż jesteś jeszcze malutki, pomagasz mnie i mamie i niesiesz te ciężkie torby. Tylko słabeusze chcą pokazać swoją siłę, dokuczając innym. A tak naprawdę silny jest ten, kto wykorzystuje ją, aby pomóc słabszym. Miś zastanowił się i odparł. Gdy dorosnę, chcę być silnym niedźwiedziem. Ale wcześniej będę musiał sporo poćwiczyć, pomagając tym wszystkim małym zwierzątkom. Tata niedźwiedź był bardzo dumny ze swego małego misia. Wiedział, że kiedyś będzie wspaniałym niedźwiedziem. Kochani, przed chwilą usłyszeliście bajkę. Powiem wam, że wcale nie taką krótką. Trochę ta bajka, słuchajcie, trwała. Ja się nie spodziewałam, że będzie aż taka długa historia. Była to bajka o sile, czyli wieczorem, jak na przykład chcecie jeszcze coś usłyszeć przed snem, możecie sobie włączyć właśnie tego misia Edusia, żeby powiedział wam jakąś historię na dobranoc. Kiedy zdarzy się wypadek, gdy się zranisz przez przypadek, trzy dziewiątki wykręć śmiało, by się pomóc w mig udało. Pogotowie na sygnale niesie pomoc doskonale. Ijo! Widziałam na dworze misia, którego chcieli zabrać obcy państwo. Ja nigdy nie idę z nieznajomymi. Kiedy dzieje się coś złego albo też niebezpiecznego, 997 prędko wykręć. Śmiało, policja dopilnuje, by się nic nie stało. Naucz się tych cyfr koniecznie, aby wciąż się czuć bezpiecznie. Trzeba jutro wcześnie wstać i mamie buziaka dać, bo to ten śniadanko zjeść, żeby bawić się nie chęć, by móc znów poznawać świat i mieć siły akurat. Zatem mądro śpiesz się śpiesz i na kolację bierz.
Kochani, w tym odcinku to już wszystko. Poznaliście dzisiaj misia Edusia, który, jak widzicie, wziął chyba sobie bardzo do serca wszelkie rady i wszystko chce Wam przekazać jak najlepiej. Może śpiewać, mówić, opowiadać Wam nawet bajki na dobranoc, także myślę, że jest całkiem sympatycznym misiem. Jeżeli i Wam się spodobał, zostawiajcie kciuki w górę, piszcie w komentarzach, czy lubicie właśnie tego typu zabawki. Koniecznie zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia już niedługo. Pa, pa!